Panie Pawle, tak na początku zapytam, jak wrażenia, jeśli chodzi o stadion? No bardzo fajna sprawa. W końcu powstał długo wyczekiwany, że tak powiem, stadion z prawdziwego zdarzenia. Miejmy nadzieję, że frekwencja będzie w kolejnych meczach taka jak dzisiaj. Oczywiście w dużej mierze zależy to od formy piłkarzy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie naprawdę piłkarskie święto Płocka. Pamięta pan swój pierwszy, może ostatni mecz w barwach drużyny z Płocka? O kurczę, szczerze mówiąc ciężko mi sobie przypomnieć i nie chciałbym tutaj w błąd prowadzić, także no, nie odpowiem na tą chwilę na pytanie. Dobra, to zapytam inaczej. A może jest jakiś mecz bądź bramka, która szczególnie gdzieś w głowie zapadła? No na pewno było dużo fajnych wspomnień. Rozegrałem w barwach Wisły Płock ponad 160 meczy, także no ciężko sobie przypomnieć jakieś takie, że tak powiem, najlepsze, ale na pewno miło wspominam bramkę strzeloną w Superpucharze na Legii, gdzie dała nam upragniony puchar. Dobra, czy śledzi pan tak na bieżąco jeszcze poczynania drużyny? Oczywiście, jak najbardziej. To jaki dzisiaj wynik? Miejmy nadzieję, że 3 punkty zostaną w Płocku, bo no, przede wszystkim dla tych kibiców, którzy dzisiaj wypełnili ten stadion po brzegi i mam nadzieję, że piłkarze nie zepsują tego piłkarskiego święta.